Jak Szczekowianka spisze się w barażach? Wypowiedź nowego trenera napawa optymizmem. Za niecałe dwa tygodnie Szczekowiankę Jaworzno czekają baraże o utrzymanie w czwartej lidze. W celu lepszego przygotowania Drwale rozegrali sparing z GKS Świtem Krzeszowice. Ze względu na warunki pogodowe spotkanie odbyło się na sztucznej nawierzchni nowego boiska przy Stadionie Miejskim. Debiut Łukasza Jagody na ławce trenerskiej Szczaksy zakończył się wynikiem 0-0, jednak Drwale ewidentnie przeważali na boisku i tworzyli sobie sytuacje podbramkowe. Trzeba powiedzieć, że jesteśmy w drugim tygodniu cyklu treningowego, w drugim mikrocyklu. Dzisiaj pojawiło się na boisku 7 nowych zawodników testowanych, których ewentualnie będziemy widzieć w składzie. Było widać, że nie są zgrani z pozostałą grupą zawodników. Dużo niedokładności w naszych poczynaniach, takiej niefrasobliwości, niepotrzebnych strat. Aczkolwiek mieliśmy sytuację 2-3, które powinny zakończyć się golem. Przeciwnik solidny, aczkolwiek oprócz szybkich wyjść do kontry, niczym nas specjalnie nie zaskoczył. Skuteczności rzeczywiście zabrakło, jednak nie możemy mieć o to większych pretensji, ponieważ zawodnicy są po bardzo krótkiej przerwie i na ten moment treningi mają na celu głównie podtrzymanie kondycji, a nie szlifowanie techniki czy taktyki meczowej. Musimy wziąć pod uwagę, że zawodnicy po krótkiej przerwie są w treningu, który ma podtrzymanie, podbudowę taką motoryczności, wytrzymałości, więc treningów typowo strzeleckich mieliśmy do tej pory mało. Ważne jest, że te sytuacje się stwarzały. Ja mówię, przy odrobinie może szczęścia, precyzji, dokładności w pierwszej połowie mogliśmy dwie bramki strzelić, w drugiej również atakowaliśmy. Dużo stałych fragmentów gry, rzutów rożnych. Ja myślę, że z czasem będziemy mogli cieszyć się z bramek, które będą jakby wynikiem tego treningu, który przed nami. Trzeba systematyczności, cierpliwości, konsekwencji w tym, co robimy i co chcemy osiągać później na boisku. Baraże zbliżają się wielkimi krokami. Szkoleniowiec Szczekowianki poprzez treningi i mecze towarzyskie stara się doprowadzić drużynę do optymalnej dyspozycji przed tymi ważnymi rozgrywkami, jednak nie ukrywa, że drużynie potrzebne są wzmocnienia kadrowe. Założyliśmy pewien plan, realizujemy go, mamy cel, a celem jest wygranie tych baraży. Będzie to bardzo trudne zadanie, aczkolwiek myślimy pozytywnie i wierzymy w to, że nam się to uda. Tak jak powiedziałem na początku, dzisiaj graliśmy pierwsze spotkanie kontrolne. W sobotę gramy kolejne z klubem sportowym Chełmek. W następnym tygodniu gramy kolejne dwa spotkania. Chciałbym, żeby niewątpliwie ta drużyna się wzmocniła, bo tych wzmocnień potrzebuje. Kilku wartościowych zawodników dzisiaj się pokazało na boisku. Czy wzmocnią naszą drużynę, to się okaże w najbliższym czasie. Warto wspomnieć, że pan Łukasz Jagoda jest trenerem Szczekowianki od niecałych 2 tygodni. Wzajemne poznawanie się z zawodnikami jeszcze trwa, ale wszyscy są świadomi stającego przed nimi celu i ciężko pracują, aby go osiągnąć. Tak jak pan wspomniał, jest to bardzo krótki okres czasu, bo można powiedzieć, że jesteśmy w drugim mikrocyklu treningowym. Poznajemy się wspólnie nadal. Dużo czasu jeszcze pewnie upłynie, żebyśmy doszlifowali się wspólnie razem z drużyną, ale jesteśmy dobrej myśli. Wszyscy wspólnie wiemy, że jedziemy na jednym wózku i mamy jeden wspólny cel, który chcemy osiągnąć. Także tutaj trzeba zaznaczyć, że na sukces potrzeba naprawdę bardzo dużo czasu. My tego czasu nie mamy, dlatego tutaj proszę o wyrozumiałość i cierpliwość, bo praca przyniesie efekt postaci na pewno zwycięstw, aczkolwiek ja mówię, na to potrzeba czasu, cierpliwości. Mam nadzieję, że uda nam się pozytywnie zakończyć ten dwumecz barażowy. Wtedy będziemy mieli możliwość takiego docierania tej drużyny do walki na czwartoligowym froncie. Tą ligą pewnie będziemy dochodzić do odpowiedniej dyspozycji, która nam pozwoli zadowolić kibiców przede wszystkim, samych siebie, zarząd i wszystkich ludzi, którym Szczekowianka leży na sercu. Zawodnikom i trenerowi Szczaksy gratulujemy dobrej postawy na boisku i życzymy powodzenia w nadchodzących barażach. Jednocześnie zachęcamy kibiców do przybycia na stadion i wspierania jaworznickich Drwali.